Dobra, bierzemy to i wychodzimy. Wyglądamy naprawdę jak pani z Grove Street. No, o nie! Siadaj! Pojechali mi po... No, problem! Problem! Uciekamy stąd. Kurwa, do mnie wszyscy strzelają! Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. To jest, uwaga, bardzo fajny odcinek, dlatego że przeszliśmy wielką modyfikację. Co my tu widzimy? Widzimy dodatkowe modyfikacje, które dodałem do swojego GTA San Andreas, czyli... Co to za latające pudełka? Nieważne, jest to mod na lepszą grafikę, będzie wam się lepiej to oglądać. Dlaczego mam wodę w mieszkaniu? To nieważne, co tutaj CJ robił pod naszą nieobecność dwudniową. Ale to ładnie wygląda. Muszę powiedzieć, że muszę zciszyć grę, to na pewno. No jedno sobie damy. I to wszystko damy sobie też. I jak ładnie to wszystko chodzi. Tu mamy ziomeczku z Grossy. Jak widzicie, pozbierałem trochę broni, mam trochę hajsu, bo przejąłem fajne coś. Zaczynajmy kolejną misję, yo! Mines and Candies. Dzisiaj nie mamy polskiego języka, dlatego że robiłem... jak to się mówi, robiłem formata kompa i nie mam polskiego języka. I chyba nie będzie, bo nie wiem, gdzie znaleźć. Say, what happened to Emmett? Gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days. But nonetheless, I take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Coś tam sobie Ryder gada, ale Smok nas zaprowadza do Emmeta, do naszego... Kieruj się do Emmeta House'a. Ale ładnie to wszystko wygląda. Piszcie w komentarzach, czy wam się coś takiego podoba, mogę oczywiście zmienić na mniejsze. Jeżeli wam by się nie podobało, nie wiem, czy ten deszcz powoduje, że... Dobra, jedziemy do Emmeta. Trochę broni, znaczy ja już tak mam sporo broni i to mi nie jest potrzebne w ogóle. I pojechałem znowu źle. Jezu! Ten co tu robi? Panie policjancie, proszę się ogarnąć. Co mi się dzieje z... Coś mi się złego dzieje z tym. Dobra, jesteśmy... Muszę to chyba naprawić. Teraz powinno być dobrze. O nie. Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? No. Aren't you Billy Johnson's boy? That's right. Brian, say it. Ain't you dead? Brian? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Devin. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Dobra. W końcu nas zastrzelił. You come to the right place. No pokaż, co ty tu masz. Man, look at this old shit. O kurde, strzelanie butelek, pamiętam to. O kurde, Smok, ty to strzelasz. Teraz ja. Aha, ja musiałem jeden, a ty musiałeś kilka. Masz z łopaty. Wow, Smok. A mogę jemu wywalić? Mogę. O nie, on mnie chce bić. Już... Nie dam się. Żeby się przed Smoka. Proszę mnie zostawić. No, chcesz się bić? Jak poleciał na karton tam, gdzie jego miejsce. Ej, gdzie on stoi? Kurde, jaki dobry. No, specjalna Big Smoke'a, a my sobie kusimy, trochę poszukujemy, kurde, i pyk, tam jakieś auto stoi, oj sorry, strzelam do nich, tak, podsekucamy, już pamiętam to,
Ostrzenie do auta, super. Najlepsza fizyka na świecie. Ups. Zabierz, stary, trochę wyluzuj. O, dobra, idziemy od niego. Tylko się nauczyliśmy strzelać? Ja umiem strzelać, niepotrzebne mi są nauki. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Dobra, wracamy do domu. I seen newer candidates in this. O, niestety spacer jakich miałem. Wybaczcie mi chyba. Dobrze, ale jedziemy. O kurde. Dobra, gdzieś tam jedziemy. Mamy teraz dostępne jego bronie, widziałem na mapce chyba. Ale dobra, kierujemy się do Smoka mieszkania. Z drogi śmieci, bo Andrzej jedzie, kuźde. No, pojedziemy na skróty, bo my nie lubimy jeździć normalnie. Jeps, jesteśmy na miejscu. No, siemka, elo. Kurde. O kurczę, ktoś dzwoni do nas. Halo? Coś do mnie ktoś mówi. Okej, fajne auto zabiera. Halo, nie! Auto mi odjechało. Dobra, weźmiemy to. Dzień dobry, rekwiracja. Proszę się zgłosić na urzędniczą. No, teraz ja. Ale fajnie to wygląda, te gwiazdy, to tak fajnie wygląda. O kurde! Ta woda mi przeszkadza. Dobrze, ale jedziemy. O, teraz będziemy się przybierać, jak fajnie. Damy z siebie wszystko. Wydamy każdą złotówkę na to, żeby wyglądać jak prawdziwy menes z dworca. Dzień dobry. Tu możemy kupić sobie coś, przebrać się, coś takiego, kupić sobie coś. O, dobra. Dobrze, idziemy się przebrać, już idę, proszę się nie martwić. Przebierzemy się, będziemy wyglądać jak prawdziwy gangster z Grove Street. Tors. Dobrze, tors. Black, green hood, white t-shirt. Mnie bardziej takiego do green. O, green hoodie. Czemu w tym sklepie jest woda? Nie dbacie o to, kanalizacja wam ścieka. Ej, ta bluza jest zajebista. Bierzemy ją. Taka bardziej na Grove Street. Ten sklep jest chyba pod nas zrobiony. Żebyśmy jak najlepiej wyszli. Dobra. To bluzę mamy. Legs. Jakiś fajny. Blue jeans mamy. Track pants. Green jeans. Dawajcie. Zobaczymy. Takie... No, może być. Drogie. Ciul. Ale kupimy. I jesteśmy teraz wypasieni. Jesteśmy na stylu Grove Street. Grove Street is king. Co to jest? Flip-flops? Cowboy boots? A tu są buty. Sandały i skarpetki. Hip-hop? Ej, ale fajne. Te bierzemy na 100%. Fajne są. $100 za takie buty? No chyba wy jesteście niepoważni. Ej, fajna muzyka jest. Happy doo-doo chain. African banner? Dog tanks? Ej, tu jest medalion fajny, bierzemy też, żebyśmy mieli plus 5 respektu, żeby mogli nas bardziej szanować. Dobrze, jeszcze ta fryzura, nie, no musimy zmienić tą fryzurę teraz. Wielka zmiana nadciąga. Czyli naszyjnik, watches, pink, a to jest ten, zegarki. Ej, różowe jest zajebiste, bierzemy różowy. Ale fajny różowy, nie, tak popatrzył. I coś jeszcze, może jakieś oksy byśmy sobie wzięli, nie? Watches. A to jest maska. Nie, to nie chcemy maski. Chcemy hats. Albo nie. Nie to. Green rag. Zielona. Ooooo! Ale my wyglądamy. Jak są okulary po angielsku? No wiem, że glasses, ale... Tutaj. Ej, to jest fajne, to bierzemy. Fajna chusta. Hats. Nie no, hats mi niepotrzebne. Jock mask. Glass. Jack glasses. Nie, tego nie bierzemy, to będzie zbyt poważne. Jak on w tym wyglądał, jak nie wiem. Jak Joker, kuźwa. Jack mask.
Nie, no to jest głupie. Nie, no. To jest debil. Nie, tego nie zabieramy. Wyglądasz jak dureń największy. Tego to na pewno nie. JPEG? Nie, nie to! Nie, no to wygląda jak pirat normalnie. Nie, tego nie. To już wolę tą chustę. Dobra, bierzemy chustę i możemy stąd wychodzić, ale za niedługo poszukamy jakiegoś super sklepu, gdzie sprzedają oksy. No, nie to. Dobra, bierzemy to i wychodzimy. Wyglądamy naprawdę jak pani z Grove City. No, była nagroda. O, pieniądze! Mogę panią okraść? Ja chcę panią okraść. Dzień dobry, poproszę pieniądze. Proszę mi oddać pieniądze! Potrzebuję. Halo już nie żyje? Chyba tak. Dobra, możemy sobie iść. Klienci, proszę się nie pchać. Już tu wszystko jest załatwione. Możecie brać co chcecie, na wszystko jest promocja. Dobra. Nie, załatwiło mi. Mamy. Super. Możemy iść normalnie, iść się zapisać. Wyglądamy jak prawdziwy członek z Grove Street, a nie jakiś frajer z podmieścia. Włączmy sobie Radio Los Santos, jest podobno fajny. Ja mam fajne auto. Sweet też miał fajne auto. Chyba zrobimy sobie znowu. Nie, teraz pójdziemy do Big Smoke'a. Wiecie, bo już tyle u Sweeta zrobiliśmy. Big Smoke'a mamy pierwszy raz, więc do Big Smoke'a sobie pójdziemy. Dobrze, zapiszmy sobie wszystko ładnie. Dobrze, możemy iść do Big Smoke'a. Fajne są te shadery, nie? Tylko dużo zżerają FPS-ów, to ja muszę wam powiedzieć. O nie, tu jest jakiś dealer. Trzeba go zabić. On ma nóż. Zabić go. Dobrze. O, i pieniądze z niego wypadły. Dobrze, my musimy skoczyć po jedno miejsce po kamizelkę kuloodporną, bo jak widzicie, mamy trochę meo. A znając zachowanie Big Smoke'a. Ej, ile pieniędzy! No nie, to ta musiała robić jakiś stosunek z kimś. Musiała z kimś to robić. Dobrze, idziemy. Znowu po kamizelkę. Pokażę wam akurat, gdzie jest, może nie wiedzieć. Ja po prostu tak sobie jeździłem po kanałach tutaj. I nagle patrzę, patrzcie, kamizelka, lol. I mówię, jak fajnie, nie? O, ipy, kamizelka. No, jesteśmy teraz z Grove Street, to teraz kolesie będą wiedzieć, że ej, tu patrzcie, to ten koleś z Grove Street, bo ma takie zielone ubrania. Fajnie, nie? Dobra, czas pojechać do Big Smoke'a. Pochwalić mu się nowym strojem, ale driftujemy, nie? No, te auto jest chyba fajne, nie? Jak myślicie, fajne jest? Dajcie komentarz, że fajne, podbijecie mi trochę statystyki. Jak dla mnie te modyfikacje też są fajne, trochę FPS już żerają, tak jak modyfikacje graficzne, że rozmazuje się wszystko, ale ładnie to zrobiliśmy. Mówiłem, piszcie w komentarzach, jak chcecie, to zmienię wam na mniejsze, żeby nie było tego rozmarowania tak z daleka, to będzie cud miód malina. OG Lock. Dobra. Z czego się śmieją? Wanna go to prison? What? Żartowniś. Yeah, Żartowniś tego Big Smoke'a, nie? Dobra, to my będziemy prowadzić. Jedziemy w jakiegoś Jeffrey'ego. Z więzienia podobno wychodzi. Ciekawe, coś pakował. Koleś z Grove Street. No na pewno nie mógł jarać blantów albo na przykład robić coś niestosunkowego z jakąś panią na rozdrożu. Ui, patrz jakie drifty. Oj, niechcący. Ale tak szczerze, skoro wy już tak leżycie, to nie żal będzie z was wziąć trochę pieniędzy. Proszę umierać. Dobra, umarła se też ta pani. Halo, bo ktoś tutaj chce dostać w pierdziel. Dobrze, jest pieniądze. Możemy wracać. Ten pan tutaj. Co on robi? Aha, dobra, nie mam pytań. Karetka go zjechała. Dobrze, jedziemy w poszukiwaniu. Jedziemy na police station. Po jakiegoś ziomeczka. Tam się ktoś bił, to nas nie interesuje. O, motocykl. Niestety nie mogę go uderzyć, bo tu jest policja i zaraz do więzienia pójdę. Już tak jak w ostatnim odcinku, już miałem dość. Dobra. Czekamy na jakiegoś ziomeczka z Grove Street. O, już jest? O kurde, jaki debil. Wygląda jak największy przegryw na świecie. Jeszcze powiecie, że jest raperem. To dopiero będzie. Oho. Hey man, it's OG Loke, homie. OG Loke.
my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff. I thought you was going to, college. Jezus, man. Motherfucker done stole my rhyme. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Oh, fool, głupcze. Dobra, gdzieś idziemy, bo jakiś frajer go sprzedał. Freddy House. Jakiś Freddy Kurwer go zdradził. Kurde. Dobra, jedziemy po Freddy'ego Kurwera. Nie wiem, czy oglądaliście. O nie, policja! Fuck! Czemu ta policja zawsze musi się pchać w nieswoje sprawy? Taki serial powinien postać na TVN-ie, czy też w postacie. Nie twoje sprawy! To się nie wtrącaj. Dziwne, nie? Jakie mam durne pomysły. Proszę mnie nie obrażać jeszcze najlepiej na świecie. Tak jakby to ostatni odcinek. Dobrze, tu se zakręcimy. O nie, tu balasy są. Ej, co oni chcą? Proszę odejść. Proszę, tak, porozjeżdżamy trochę was. Mi was nie jest szkoda. Wy jesteście takie szkodni. Policja! Dobra, ja was zostawię jednak. Żyjcie sobie własnym życiem. Policja wam się zajmie. Albo mną się zajmie, jak w końcu nie przestanę jeździć jak jakiś wariat. A, samochód. Kurde, te auta są takie przezroczyste, jak skręcają w tym modyfikacji. Muszę zmniejszyć połowę. Przeskoczyła nad moim autem, dobre. Tu mamy jakieś bloki. Tu mamy jakiś dom publiczny. O, jesteśmy. Dobra. Idziemy mu wkopać w dupsko, wezmę shotguna. Otwierać, policja! O, zadzwoniliśmy, takie trrr. O co tam chodzi? Jakiś gej? I'm gangsta. Ej, on ucieka. Łapać go. Policja. Gdzie jest policja, kiedy jej potrzeba? Siadaj na. No jedźcie za nim, palanci. Co, on tutaj jest? Strzelaj do niego. Strzelaj do niego. Strzelaj. Strzelaj. Kurde. Jak te auto jeżdżą? Gdzie on jest? Gdzieś skręcił. W mordę jeża, Jezus wieża. Tutaj gdzieś jest. Zabijemy go. Patrzcie, gdzieś uciekł nam. Proszę odsunąć się. Pościg. Proszę pani, nie mogę go złapać. Złapać go. Też mogę do niego strzelać? Kur... Halo, ile pieniędzy? Bierzemy. 5000, to było warto. Siadaj. Proszę, proszę nam... Dobra, zamknij dupsko tam. Asa, lasa, kutas. Taka, raka. Tak, złapiemy, to się przestaniesz tak gdyby nie śmiać. O kuźwa, niebezpiecznie było. Strzelaj do niego. Patrz, rozjeżdża co ludzi bez powodu i policja go nie będzie gonić. Kurde, co te auta tak? Jezu, jak on ludzi potrąca. Już mnie policja by... Kur! No nie, nam ucieknie zaraz. DJ, co ty robisz? Zostaw tego balasa. No wsiadaj, Jeff. No już do nas strzelają, mimo że ich nie potrąciłem. Widocznie siebie można potrącać. Strzelam do niego też. W dupsku mam policję już. Nie! Zjebane auta, no. Proszę mi dać spokój. Fizyko GTA San Andreas. Chcę dogonić tylko jednego frajera, który mi przeszkadza w życiu. Czy to tak złe? Widzę go na czerwono. Nie uciekniesz nam. Jakby nie mogły tu przez minutę auta nie jeździć. To było... O, widzicie? Ty, jak on przyspieszył, dziadyga. Strzelaj do niego. Strzelaj.
No gdzie on? Zaraz go zabiję jak psa. O kuźwa! Jak my skoczyliśmy na 500 km. Tutaj jest, trzymaciarz. Nie no, jakiego... Nie no, no, ten motor chyba lubi się chyba wywracać z mojej misji, no nie. Tu się robi niebezpiecznie. Opali się! Jest, wybuchnął, nareszcie. Dajcie spokój, jaka to jest trudna misja. Ej, deszcz zaczął padać. Jak to dziwnie wygląda. Ja cię kręcę. Ta misja jest jakaś dziwna. Ej, no ten deszcz pada, jest taki dziwny. Halo. Bo to był motor mój. Jezu, ile pieniędzy. Dobra, weźmiemy sobie stąd jakieś auto. Chodź, OG z roku. OG Trzwok. Jedziemy do twojej nędznej pracy. To tak niby ją kochasz. Ale pada deszcz, widzicie to? No teraz to już jest nie do prowadzenia. Widzisz, jak mi się auto ślizga? Tutaj pojedziemy. Pojedziemy pod prąd, będzie najlepiej. Będzie najlepiej na świecie. O kurde. Nie, na tym autem nie da się jeździć po deszczu. Zaraz, nie pospieszać mnie, bo was zniszczę. Miło tak wam? Teraz tu jest skręt, więc będziemy musieli skręcić. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Proszę się odsunąć, bo ja... jakim driftem. Czekaj, Audi Trzwoku, muszę zebrać trochę pieniędzy. Masz coś? Masz problem? No. O nie! Siadaj! Pojechali mi po... Nie, no musimy teraz ich zajebać. No! Problem! Problem! Uciekamy stąd. Kurwa, do mnie wszyscy strzelają! Siadaj. Proszę cię, wsiadaj! Siadaj! Już policja mnie goni za nic. Nie strzelaj do nich. Bałwanie. Proszę, dojedźmy jak najlepszym kawałku, no. Skąd wiecie, że to ja? Zmieniłem auto. Jesteście beznadziejni. Nie polecam tej policji. Najgorsza na świecie. O, fakt, drzewo. To wbudował drzewo na środku jezdni. Niech się smaży w piekle. Jesteśmy coraz bliżej jego nędznej pracy. Mam nadzieję, że tu żadnego zaraz policjanta nie będzie, który będzie chciał nas zabić. No, uważaj, mam auto, fuu. Kurde, wszyscy do mnie zaczęli strzelać. Wiesz, że policja to wszystkie gangi świata. O, chyba burza jest, bo się błyska tak dziwnie. Halo, proszę dać mi przejechać. Ja odwożę bardzo fajnego kolesia, gangstera. Jezu, tu jechaliśmy. No, udało się, jeju. O, jakie fajne auto ukradnę. Dobra. Zostawmy tę misję w spokoju. Czas wracać do domu. Ej, ale mam super spoko auto, nie? To auto będzie moje. O, już zepsute. To tylko ja mogłem zrobić. Dobra, a teraz wracać do domu. Zapiszemy i musimy kończyć. Dzisiaj się jeszcze odcinek pojawi. Muszę nagrać jeszcze dwa odcinki z innych gier. Na przykład Indie. Więc będzie fajnie, jeżeli zostawicie komentarz. Nie, mapa. Mapa i tu. Jezu, w tą stronę jadę. To w tą stronę muszę jechać. Muszę sobie kupić amunicję, bo na razie nie wiem skąd amunicję wziąć. Będzie mi to bardzo potrzebne. No i czemu oni mi wsiadają pod koła? Widzicie to? Widzicie to, jakie to są ludzie normalnie niedobre? No za dobre auto chyba. Miałem bardzo dobre auto. Nie sądzicie? Miałem zbyt dobre auto, żeby było w jednym dobrym porządku. Ale dobrze, że garaż tam naprawia auto, więc będę miał fajne auto. Szybkie jest! Chyba najszybsze auto w GTA San Andreas. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Podbijajcie statystyki. Fajna noc. Nie podoba się ta modyfikacja, zmniejszę ją na inną, która będzie lepiej wyglądać, mówię wam. Wszystko zależy od was. Ale fajnie mi się gra.
Tak przyjemnie jest. Dobra, skręćmy sobie. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w naszym domku. Jak to nie mogę? Co ja tam mam takiego? Motor. O matko, jakieś zepsute auto mam. Dobra, motor sobie dam tu. A te auto sobie wypierdzielę, bo po co mi te auto? Gnocha. Nie chcę tego auta. Chcę to auto, bo jest szybkie. No i super, mamy auto. A to możemy zniszczyć. Gdzie był bug? No, no i super. Jeszcze gwiazdkę zjawiłem. Najlepsza policja na świecie. Bo sobie własnego auta nie można wysadzić. Dobra, nas to nie obchodzi, jesteśmy w domu. Czas zapisać i na tyle będzie już koniec chyba tego odcinka. To był Carl Johnson, GTA San Andreas. Ja bym ostry. Do zobaczenia!